Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu serii spotkań Webcon Plus. Moim dzisiejszym gościem jest Monika Leśniak, konsultant do spraw wdrożeń działu Workflow. Witaj Monika. Cześć Marta. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czym tak naprawdę różni się system ERP od platformy low-code i na czym polega integracja i jakie przynosi nam korzyści. Monika, zdecydowana większość klientów, z którymi nawet my prowadzimy rozmowy, posiada już tak naprawdę system ERP. No i tutaj pojawia się często pytanie, no skoro mam ten system ERP i on naprawdę usprawnia pracę mojej firmy, to po co mi platforma low-code? Czy mogłabyś nam wyjaśnić, czym różni się system ERP od właśnie platformy low-code, jaką jest między innymi system Webcon BPS? Mhm. Świetne pytanie. I pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to spróbować sobie znaleźć różnicę pomiędzy systemem ERP a systemem Workflow. No i pierwszy aspekt, o którym musimy gdzieś tam pamiętać, no to, że system Workflow nie jest dedykowanym oprogramowaniem kadrowo-płacowym czy też księgowym. Bardziej będzie nam służył jako wsparcie systemów ERP. Wsparcie w tych funkcjonalnościach, których system po prostu ERP nie posiada. No i tutaj rodzi się drugie pytanie, to co z tym wsparciem? Jakie to jest wsparcie? I już mówię, wydaje mi się też, że najprościej będzie mi to wytłumaczyć na konkretnym przykładzie. Załóżmy, jest jakaś organizacja. Pracuje tam pani Zosia i pani Zosia wprowadza pewnego rodzaju dokumenty do systemu ERP. I teraz, co ta pani Zosia musi zrobić, żeby ten dany dokument w systemie ERP założyć? No więc na początku musi zebrać tą całą masę tych informacji, które ona musi do systemu ERP wprowadzić. Być może musi pozyskać te informacje od innych osób, być może od grupy osób. Więc pierwsza bolączka. Duża odpowiedzialność spada właśnie na panią Zosię. Ona jest trochę takim wąskim gardłem. Gdy pani Zosi może na chwilkę zabraknąć, to też inna osoba może nie znać tych takich standardów, tak, czy tych ram, które trzeba wykonać, żeby ten dany dokument wprowadzić. Może nie będzie wiedziała, skąd pozyskać te informacje. Więc pierwsza bolączka, duża odpowiedzialność, tutaj duża praca na barkach pani Zosi. Druga sprawa to szereg różnych akceptacji, być może potwierdzeń, zapoznanie się z jakimś dokumentem, czyli to wszystko, co musi się zadziać przed, żeby ten dany dokument móc wprowadzić do systemu ERP. Być może to się dzieje gdzieś na mailach, być może to jest jakoś słownie potwierdzane, być może jeszcze w jakiś inny sposób, w jakichś plikach Excel jest prowadzona jakaś ewidencja takich rzeczy i tak dalej. Więc to wszystko jest gdzieś poza systemem, trochę takie płynne, nieusystematyzowane, może się to gubić. No i też tutaj z pomocą właśnie przychodzi system Workflow, który nakłada ramy na to wszystko, tak żeby te wszystkie elementy, które dzieją się przed, były w jednym miejscu usystematyzowane, żeby po prostu to wszystko miało było zamknięte w ramy, w takie ubranie. Czyli te wszystkie funkcjonalności, których nie ma system ERP, a które musimy wykonać, to wszystko, co musi się stać przed, zamykamy właśnie w tym systemie Workflow. To jeżeli ja już faktycznie widzę taką konieczność wdrożenia tej platformy Workflow, to powiedz mi proszę, jak w ogóle wygląda takie wdrożenie i jak wygląda później integracja? No bo wiadomo, że w większości przypadków taka integracja z już istniejącym systemem ERP zajdzie. Czy mogłabyś nam troszkę więcej opowiedzieć o tym? Jasne. W pierwszej kolejności, jak chcemy wdrożyć system Workflow, to musimy wspólnie siąść gdzieś tam i zastanowić się w tej organizacji, jak na moment aktualny przebiega ten dany proces związany z jakimś konkretnym typem dokumentów czy z jakimś konkretnym obszarem, który chcemy oprogramować w tym systemie Workflow, więc jak to aktualnie wygląda. Druga sprawa to jest, jak możemy zoptymalizować ten proces, czyli co możemy zrobić, żeby to było lepsze, szybsze, żeby przynosiło więcej korzyści i też co możemy zautomatyzować. Być może część pracy, którą wykonuje jakiś tam pracownik, może wykonać system, może wspomóc nas system, dzięki czemu jest to kolejna jakaś tam oszczędność czasu. I gdy tak naprawdę mamy już te wszystkie elementy, no to musimy zastanowić się też, w jaki sposób my chcemy
żeby to się integrowało, tak? Co ma być jakby tym, jaki system ma być punktem inicjującym ten dany proces. Spróbujmy sobie to zwizualizować, czyli mamy jakiś proces od punktu A do punktu B, czyli coś jest, punkt A, coś, co inicjuje nam dany proces i punkt B, czyli coś, co kończy nam dany proces. I teraz część tego procesu może odbywać się w jednym systemie, a część tego procesu może odbywać się w drugim systemie. A możemy to jeszcze bardziej skomplikować. Możemy to zrobić w taki sposób, że jakaś tam 1/3 procesu będzie się odbywać w systemie A, druga część procesu w systemie B i potem znowu ta ostatnia część procesu w systemie tym początkowym A. Czyli integracja tutaj może przebiegać w różnych kierunkach. Może być to integracja jednokierunkowa, tylko pobieramy jakieś dane, albo tylko jakieś dane zakładamy, tak, oddajemy do drugiego systemu, a może być to integracja w dwóch kierunkach, czyli najpierw jeden system te dane przekazuje do drugiego systemu, w jaki sposób modyfikujemy te dane w tym systemie drugim, a potem znowu ten drugi system przekazuje z powrotem te dane do systemu pierwszego. Więc tutaj ta integracja może przebiegać w różnych kierunkach i tak naprawdę to wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, no i jak ten właśnie proces biznesowy wygląda u nas w firmie. Monika, czyli nawet jeżeli wydaje nam się, że jeśli już mamy wdrożony system ERP i faktycznie ta praca naszej firmy jest już usprawniona, to takie wdrożenie platformy Workflow może to jeszcze bardziej usprawnić i zautomatyzować, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli te wszystkie elementy, które przedtem nie miały jakiegoś schematu, struktury, tutaj możemy zamknąć w sztywne ramy. Na przykład dla akceptacji też możemy ustalić jakieś reguły i tak dalej. I system Workflow odpowiednio tego pilnuje, to nam się nie zgubi. Mamy całą historię, też potem sposób raportowania tych danych. Tutaj możemy w dowolny sposób w systemie Workflow też te dane pokazywać. Mamy je zebrane, więc część rzeczy możemy zautomatyzować dzięki zastosowaniu właśnie systemu Workflow. Być może użyć właśnie też sztucznej inteligencji czy pewnych mechanizmów, które są właśnie dostępne w tym systemie. Dobra, wiesz co, rozmawiając z klientami często pojawia się taka obawa, że mając dwa systemy, będę musiał wprowadzać dane zarówno do jednego, jak i do drugiego. Czy faktycznie mamy się czego obawiać? Czy to wygląda w ten sposób? Czy właśnie integracja, dzięki integracji wyeliminujemy jakby zdublowanie swojej pracy? Nie, właśnie o to chodzi w integracji, że chcemy połączyć funkcjonalności z dwóch systemów, czyli tak naprawdę to, czego nie ma jeden system, chcemy uzupełnić to tym drugim systemem, ale nie po to, żeby dublować sobie pracę, tylko po to, żeby po prostu połączyć coś, czego nie ma jeden system, uzupełnić drugim systemem. Po to jest ta integracja, żeby przenosić odpowiednio właśnie te dane, żeby nie wprowadzać ich dwa razy w jeden i w drugi system, tylko żeby faktycznie ten przepływ, no po prostu przepływ był jeden do jeden tak naprawdę, czyli to, co uzupełnimy w jednym systemie, możemy odpowiednio przesyłać do drugiego. I druga sprawa też to są odnośniki. W jednym systemie możemy mieć odnośnik do tego dokumentu, czyli jak on jest zapisany w drugim systemie i na odwrót, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jestem w stanie gdzieś tam patrząc w raporty jednego systemu odnaleźć, gdzie znajduje się ten dokument w drugim systemie. I nie powinniśmy mieć tutaj obawy, że na przykład wprowadzając już raz jakiś dokument możemy go sobie zdublować? Czy zachodzi taka obawa, że na przykład wprowadzę sobie jedną fakturę i załóżmy inna osoba wprowadziłaby ją ponownie i po prostu one nam się by zdublowały. Czy taka obawa, tutaj nie. Możemy mieć takie obawy? Nie, tutaj jak najbardziej takich obaw nie powinniśmy mieć, ponieważ jesteśmy w stanie założyć szereg różnych walidacji, które sprawdzają nam właśnie, czy jakiś dokument już został założony. Tutaj według jakich reguł sprawdzamy, to już też zależy od tego, jak wspólnie to ustalimy, ale jak najbardziej jesteśmy w stanie założyć takie walidacje. Jeśli ustalimy, że tym, załóżmy, systemem, który inicjuje dany proces jest, załóżmy system Workflow, no to wtedy sprawdzamy
spośród tych wszystkich dokumentów w systemie workflow, czy już taki nie znajduje się. Jeśli zaś mamy taką sytuację, że inicjujemy, czyli zakładamy te dokumenty i w systemie workflow i w ERP-ie, to też jak najbardziej jesteśmy w stanie stworzyć taką walidację, która sprawdza oba systemy, czy tam już taki dokument nie został założony. Także jak najbardziej tutaj nie musimy się tego obawiać. Możemy takie walidacje tworzyć, które nie dopuszczają do zdublowania się dokumentów. Monika, to proszę, żebyś nam podała jakiś taki przykład z życia wzięty, być może z waszego działu wdrożeniowego, na temat procesu właśnie, gdzie ta integracja mogłaby nas wspomóc. Mhm. Jasne, myślę, że najczęstszym procesem jest faktura. W ERP-ie nie mamy tego obiegu całego akceptacyjnego, więc w workflow akceptujemy daną fakturę, uzupełniamy dane i przenosimy ją do systemu ERP. No i to jest gdzieś tam najczęstszy przykład, ale są też inne elementy, tak jak wnioski urlopowe, gdzie też chcemy je odpowiednio zaakceptować przed przesłaniem do systemu ERP, czy na przykład zamówienia, czyli oferty w jakiś tam sposób odpowiednio wprowadzamy do systemu workflow, tam tworzymy sobie szablony, potem przekształcamy te oferty w zamówienie, no i same zamówienia też wysyłamy do systemu ERP. Także tutaj przykładów mamy mnóstwo i tak naprawdę nie musimy się ograniczać w zależności od tego, co potrzebujemy. Możemy to wszystko gdzieś tam odpowiednio oprogramować, no i złączyć te dwa systemy razem za pomocą integracji. Myślę, że tutaj ze strony Państwa, którzy nas oglądają, może pojawić się takie pytanie, ponieważ jak wiemy, każda firma tak naprawdę pracuje na innym systemie ERP. Mhm. No i tutaj być może pojawia się w głowie takie pytanie, czy mój system ERP będzie potrafił się zintegrować z taką platformą low-code. Czy mogłabyś podać przykłady, z jakimi systemami ERP ostatnio się integrowaliście? I czy tak naprawdę są jakieś w tym ograniczenia? Mhm. To takie ostatnie, z którymi się integrowaliśmy, to na przykład RPXL, Optima, SAP, Tetame, ale tak naprawdę no, tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli tylko dany system ERP udostępnia na przykład swoje API, czyli taki tłumacz pomiędzy dwoma systemami, dzięki którym możemy się skomunikować z nim, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. A jeśli nie, to mamy też inne metody integracji, tak jak integracja na przykład bazodanowa, gdzie po prostu jesteśmy w stanie odwołać się do bazy danych drugiego jakiegoś systemu ERP-owego i pobrać z niego odpowiednie informacje. Także też jak najbardziej. Także myślę, że tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. I z dowolnym możemy się systemem ERP zintegrować. Monika, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że te informacje, które nam tutaj dzisiaj przekazałaś, pokazują, że naprawdę warto rozważyć wdrożenie platformy low-code, że potrafi ona jeszcze bardziej usprawnić pracę naszego przedsiębiorstwa. A jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem. Dziękujemy. Dziękuję.